Triumf Prawa i Sprawiedliwości, przegrana Platformy Obywatelskiej, sukces Komitetu Kukiz, niezły wynik Nowoczesnej, słaby PSL-u i prawdopodobna klęska Zjednoczonej Lewicy. Znamy wyniki wyborów parlamentarnych. Po 8 latach koalicja PO-PSL traci władzę, a do rządów, być może samodzielnych, wróci Prawo i Sprawiedliwość. Co to oznacza dla województwa? Czy ludzie z regionu mają szansę na rządowe stanowiska? I kogo zabraknie w nowym Sejmie i Senacie? Polityka dla ludzi. Mariusz Kluszczyński. Zapraszamy. A w naszym studiu goście starzy i nowi, bo to nowy skład parlamentu. Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Paweł Szramka, Kukiz 15. Witam Państwa. Michał Stasiński, Nowoczesna. Dobry wieczór. Tomasz Lenz, Platforma Obywatelska. Witam serdecznie. Zbigniew Sosnowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. I Krystian Łuczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Być może po raz ostatni. To się waży w tej chwili w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej, która liczy głosy i decyduje o tym, czy faktycznie Zjednoczona Lewica znajdzie się pod kreską. Do udziału w naszym programie zapraszamy także Państwa dziś w sądzie SMS-owej. Pytamy, czy wynik wyborów gwarantuje utworzenie stabilnego rządu. Kto uważa, że tak, wysyła SMS o treści za. Kto jest odmiennego zdania, wysyła SMS o treści przeciw. Wiadomości wysyłamy na numer 7150, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em. Zapraszamy do udziału w głosowaniu, a wyniki podamy pod koniec naszego programu. No to co, na początek zwycięzcy. Panie pośle, ten rozmiar zwycięstwa pana zaskoczył? To znaczy nie do końca. Oczywiście, gdyby pan mnie zapytał o to tydzień, dwa tygodnie temu, to powiedziałbym, że tak. Że liczyłem na bardzo dobry wynik, aczkolwiek ten wynik to był w sferze marzeń. Natomiast już ostatnie godziny, no, coś się wyczuwało, że PiS rzeczywiście będzie miał bardzo dobry rezultat i po cichu na takie liczyłem, bo oczywiście wszystko jest w rękach wyborców. Bardzo Państwu dziękuję za to docenienie i za ten... zobowiązanie, które bierzemy na siebie wobec państwa. No właśnie, panie pośle, wielki sukces, ale też wielka odpowiedzialność. Jeżeli się okaże, że możecie rządzić samodzielnie, to tej odpowiedzialności na nikogo nie zrzucicie. Będzie obciążało to wszystko tylko i wyłącznie was. No i to jest moim zdaniem bardzo zdrowe w demokracji. Nie ma później łatwych tłumaczeń, że koalicjant na coś nie pozwolił. Nie ma sytuacji takiej, że ktoś chciał i nie było można. Sprawa wydaje się, że będzie dość jasna, przejrzysta, będzie jednopartyjna większość, być może zbudowana jeszcze z kimś, ale to będzie niejako dodatek i to dla demokracji jest moim zdaniem optymalne rozwiązanie. A kiedy obietnice zacznie się przekuwać w czyny? Ile dajecie sobie czasu na to, żeby realizować obietnice wyborcze? Ja myślę, że od razu zaczniemy je realizować. 500 zł na dziecko. No, nie wiem, jakie ma plany pani premier, kiedy stosowną ustawę złoży do Sejmu. Pamiętajmy, że budżet państwa już jest przygotowany, więc nie wiem, na ile korekta budżetu umożliwi od 1 stycznia realizację tego postulatu, czy dopiero nieco później, ale z pewnością będziemy twardo te nasze wszystkie deklaracje realizować i to jest już pytanie do premiera i do przyszłych ministrów. Platforma Obywatelska, no, przegrani tych wyborów, nie da się ukryć. Po 8 latach pewno, wyborcy odbierają wam władzę. Co poszło? Na pewno porażka. Chcę zwrócić uwagę, że po 8 latach rządów Platforma Obywatelska zyskuje ponad 20% poparcia. To nie jest mało. Jesteśmy drugą siłą w parlamencie. Ale różnica jest duża, panie pośle. Różnica jest duża, około 130 parlamentarzystów, więc jest bardzo silna, duża partia opozycyjna. Na pewno będziemy komentować, będziemy oceniać działania rządu. Będziemy także starali się próbować dogadywać w sprawach dla Polski ważnych, bo myślę, że mogą być tematy, gdzie można wspólnie pewne rzeczy głosować. Takie pewnie propozycje też będą miały miejsce. Z tej deklaracji się cieszę, jeżeli mogę powiedzieć, panie redaktorze. To ja przyjmuję w dobrym inwentarzu. O których warto rzeczywiście działać. Więc rzeczywiście porażka, niespodziewanie wysoka. Ja jednak jestem zaskoczony wysokością porażki. Spodziewałem się tego, że możemy te wybory przegrać, ale rozmiar porażki rzeczywiście mnie zaskoczył wczorajszego wieczora. Nadal sobie zadaję pytanie, z czego to wynika, ponieważ dotychczasowe badania pokazywały, że te wybory rzeczywiście Platforma może przegrać, ale nie tak znacznie, więc pewnie na analizę jeszcze przyjdzie czas. Natomiast powtarzam po raz kolejny, silna opozycja, duży klub parlamentarny, więc myślę, że
Platforma będzie mocno wyciskała swoje piętno na tej kadencji i będziemy na pewno widoczni. Silna opozycja pod przywództwem Ewy Kopacz, czy potrzebna będzie zmiana? Radosław Sikorski już wczoraj wieczorem mówił, że w partii potrzebna jest zmiana. Na jutro jest zwołany zarząd krajowy. Pani premier Ewa Kopacz zaprosiła szefów regionów do siebie na godzinę 13 do biura krajowego. I myślę, że o tym między innymi będziemy rozmawiali, jak widzimy przyszłość Platformy. Pewnie ocenimy to, co się wydarzyło i sądzę, że czeka nas interesująca dyskusja, co dalej. A pan czuje też odpowiedzialność za tę porażkę, bo jest pan szefem regionu. Tu też przegraliście. Oczywiście. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że przegraliśmy, no powiedzieć trzeba uczciwie, wszędzie. W związku z tym to jest tym bardziej zaskakujące, że w obszarach, w takich regionach jak w centrum kraju, na zachodzie kraju, także wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Więc widać wyraźnie, że kampania ogólnokrajowa, że nasz lider no, musiał mieć wpływ na ten wynik, ponieważ rzeczywiście przewróciły się dotychczasowe wszelkie wyniki wyborcze, które były w tych wszystkich okręgach pewną stałą, normalnym zwyczajem, że zachód, centrum kraju to jest miejsce, gdzie Platforma jest silna, a wschód nie. Natomiast w tych wyborach tak się nie stało i rzeczywiście wydaje mi się, że kampania wyborcza, a także nasza szefowa, no musi wyciągnąć z tego wnioski i jutro na pewno na zarządzie o tym będziemy rozmawiać. No te wyniki pewnie są też w jakimś sensie efektem pojawienia się nowych sił politycznych. Między innymi tak. No nie ukrywam, Komitetu Kukiz 15, na pewno dla którego jest to sukces. Także miała wpływ na to, że Platforma uzyskała nieco słabszy wynik, bo jest to ugrupowanie, które myślę w dużej części czerpało swój elektorat z poprzedniego elektoratu Platformy sprzed 4 lat i tutaj jest zbieżny ten elektorat. Myślę, że Nowoczesna rzeczywiście posilała się elektoratem naszym, tym Który do tej pory na Platformę głosował i przekraczając próg wyborczy wzmocnicie parlament, będziecie nową siłą, będziecie reprezentowali jakby nowy nurt w polskiej polityce, natomiast na pewno Platforma przez to ma gorszy wynik. Do Nowoczesnej za chwilę przejdziemy, ale najpierw trzecia siła polityczna w Sejmie, czyli Kukiz 15. Szliście z takimi hasłami, żeby ten system niejako zniszczyć. Teraz możecie się stać jego częścią. Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować wyborcom za to, że obdarzyli się nad zaufaniem. Tak szliśmy z takimi hasłami i myślę, że w pewnym sensie kruszymy ten system. Już samo nasze wejście do Sejmu pokazuje to, że w końcu ludzie przejrzeli na oczy, że potrzebujemy jakichś zmian. Jesteśmy trzecią siłą w parlamencie, mimo to, że nie mieliśmy dotacji takich jak partie polityczne, nie otrzymamy też subwencji z budżetu państwa. Tak więc myślę, że jest to świetny wynik i siła, którą wprowadzimy do Sejmu, będzie jak najlepiej reprezentować Polaków. To jest tak, że dla was tym najważniejszym moment założeniem to jest doprowadzić do zmiany konstytucji? Tak, oczywiście potrzebujemy zmian konstytucyjnych w Polsce. Zobaczymy, jak do tego będą przychylne największe partie, głównie PiS. Zobaczymy też, czy będą mieli przewagę na tyle, żeby samodzielnie rządzić. Wtedy będziemy mogli coś więcej ocenić, jak to będzie wszystko wyglądało w Sejmie. Kolejna siła w parlamencie, Nowoczesna. Wasze wejście zaskoczeniem nie jest, bo sondaże pokazywały, że będziecie tam prawdopodobnie obecni. Co chcecie wnieść do Sejmu? Myślę, że to jest zaskoczenie, bo to jest całkowicie nowa formacja. My jesteśmy tak naprawdę 4 miesiące, istniejemy 4 miesiące. Biorąc pod uwagę program, z jakim szliśmy do wyborów, który jest całkowicie w odwrotnym nurcie niż programy wszystkich naszych konkurentów, my uważamy ten wynik za naprawdę fantastyczny. A co wnosimy? No wnosimy nasz program, tak? Czyli wnosimy to, że nie obiecujemy, nie rozmnażamy nieistniejących pieniędzy, nie zaciągamy kredytów, które będziemy spłacać my i nasze dzieci, czyli nie robimy tego wszystkiego, co robiła nasza konkurencja. To naturalnie stawia was na samym początku w pozycji opozycji. Zdecydowanie w pozycji opozycji, tak. Bardzo policzalnej, takiej merytorycznej, twardej opozycji. To też niełatwa rola. Ja myślę, że w parlamencie, w którym będziemy, jest to rola szalenie istotna. Na pewno, powiem szczerze, biorąc pod uwagę zakres obietnic PiS-u, lepiej się czuję w roli opozycji niż w roli partii rządzącej. Może się też okazać tak, że pod nieobecność Zjednoczonej Lewicy to światopoglądowo przynajmniej to tak naprawdę wy będziecie najbardziej na lewo. Ciekawe, kto będzie siedział po lewej stronie sali plenarnej.
My generalnie sytuujemy się, również jeśli chodzi o sprawy poglądowe, jednak w centrum. Nie jesteśmy taką lewicą. Ale po lewej stronie od was już może nikogo dalej nie być. No to wynika też z konstrukcji samej izby, prawda? I od miejsca, gdzie nas po prostu posadzą. Natomiast światopoglądowo, no tutaj na pewno będziemy patrzeć na to, co będzie robić PiS. Tak, ponieważ nie oszukujmy się, PiS nie ma przesympatycznej twarzy posła Latosa. Jak wiemy, dostała się na przykład do Sejmu posłanka Pawłowicz i dostało się bardzo wiele osób. To jest szalenie liczny klub. Tak naprawdę oni jak się spotkają, to dopiero zobaczą, kto jakie poglądy tak naprawdę reprezentuje. I wtedy dopiero zacznie się rozpoznanie walką, tak? Czyli zobaczymy, kiedy się pojawi kwestia in vitro, czy pojawi się kwestia zmiany ustawy aborcyjnej. To wszystko może gdzieś w pewnym momencie się pokazać. Może nie od razu, bo to będzie schowane, ale prędzej czy później to wyjdzie. Takie jest moje przekonanie. Polskie Stronnictwo Ludowe. Pan, panie pośle, już spokojny, czy wciąż jeszcze na szpilkach pan siedzi? No rzeczywiście jeszcze wiele przed nami, ale pozwoli pan, panie redaktorze, że najpierw pogratuluję zwycięzcom. Pogratuluję także przedstawicielom tych partii, które na pewno weszły. I chciałbym bardzo serdecznie w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego podziękować wyborcom za każdy głos oddany na Polskie Stronnictwo Ludowe. A rzeczywiście czas dla mnie w tej chwili nie jest najlepszy, bo nie ukrywam, czekam tu z drżeniem serca na to, jaki będzie ostateczny wynik, co zdecydowali wyborcy. Rzeczywiście Polskie Stronnictwo Ludowe balansuje na granicy progu, wszystko może się zdarzyć. Dla mnie jedyne to, co może mnie cieszyć, to to, że jeśli uda się, że PSL przekroczy 5%, to Polskie Stronnictwo Ludowe w Kujawsko-Pomorskim będzie miało swoich przedstawicieli w Sejmie. Oczywiście to nie jest to, o czym marzyłem, o czym marzyliśmy my z Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale nie można obrażać się na wyborców i ten wynik przyjmujemy z pokorą. Wieś przestała wam ufać? To prawda, wedle wiedzy, którą posiadam, straciliśmy sporo na polskiej wsi. Na to według mnie złożyły się dwa czynniki przede wszystkim, choć tych czynników pewnie było znacznie więcej. Czynnik pierwszy to w roku wyborczym odradzałem panu ministrowi rolnictwa Markowi Sawickiemu zmianę dopłat bezpośrednich, bo z jednej strony zyskali rolnicy, którzy prowadzą zaawansowaną produkcję, ale stracili ci, którzy tej produkcji zaawansowanej nie prowadzą. To spowodowało taki efekt, że każdy rolnik, który zyskał, uważał, że tak musi być, a każdy, kto stracił, uważał, że to wszystko przez PSL. I drugi czynnik to jest według mnie susza, która miała bardzo negatywny wpływ na i decyzje z tym podejmowane przez ministra rolnictwa, zresztą wynikające z przepisów prawa, ale ludzie oczekują odszkodowania i oni nie bardzo interesują się, co można, a czego nie można. Być może można było to zrobić lepiej. Jedno jest pewne, rolnicy z odszkodowań zadowoleni nie byli. I to na pewno przełożyło się w dużym stopniu. A jak już mówię o okręgu toruńsko-włocławskim, to siedzący tu pan Paweł Sramka też kandydował w zbrodnicy, więc nie oszukujmy się, mi osobiście to na pewno nie pomagało, a na pewno pan Paweł sporo głosów mi odebrał. Ale urazu za to nie czuję. Takie są walka wybory. Była wyrównana. To jest walka wyborcza i z tym trzeba się liczyć. Każdy z polityków, który staje w szranki, musi się liczyć z każdym wyrokiem, z każdą decyzją naszego wyborcy. Jako szef regionu w PSL-u też się musi pan liczyć z tym, że czekają was wewnętrzne rozliczenia za ten wynik. Panie redaktorze, każda partia po wyborach, bez względu na to, czy odnosi sukces, czy porażkę, dokonuje przeglądu i wyciąga stosowne wnioski. Oczywiście mam świadomość tego, że my nie mamy sukcesu, więc tym bardziej trzeba będzie dokonać głębokiej analizy, podsumować i wyciągnąć konkretne wnioski. Przewodniczący Piechociński chyba już sam się rozliczył, bo z tego, co czytałem w sieci, nie wszedł do parlamentu. Wszystko na to wskazuje. Tak, dlatego też to byłoby... Ja też, drodzy państwo, zabierając tu głos od samego początku, nie mam pewności, czy ja się znajdę w parlamencie. Wszystko zależy od tego, czy przekroczymy 5%. Więc w moim głosie euforii nie widać. Jestem jednego pewien, że zrobiliśmy wszystko, co można było zrobić i ja jako poseł tej ziemi starałem się pracować dobrze dla regionu i
najważniejsze jest to, by mieć poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Wciąż Państwowa Komisja Wyborcza nie podała ostatecznie, które komitety wprowadzają swoich przedstawicieli, które nie, ale jest bardzo prawdopodobne, że Zjednoczona Lewica tego progu dla komitetów 8-procentowego nie przekroczy. I tutaj chyba żadnym pocieszeniem nie będzie to, że Jerzy Wenderlich zrobił najlepszy wynik ze wszystkich kandydatów startujących w okręgu toruńsko-włocławskim. Zdobył indywidualnie ponad 25 tysięcy głosów, ale cóż z tego, skoro i tak prawdopodobnie do Sejmu nie wejdzie. Klęska, panie przewodniczący? To znaczy były to wybory do polskiego parlamentu, a Kujawsko-Pomorskie jest jednym z regionów. Co z tego, że zarówno w układzie okręgu bydgoskiego, jak i toruńsko-włocławskiego zanotowaliśmy ponad 10-procentowe poparcie, jeśli w kraju nie przekroczymy 8%, to okazuje się, że ten wysiłek na nic. Ale ja chcę, panie redaktorze, powiedzieć tak, ponieważ przy tym stole jestem jedynym, oprócz pana redaktora, pan redaktor ma to przed sobą, ja już mam za sobą, który nie jest posłem, to że pogratuluję wszystkim. Ja mam nadzieję, nie. Pogratuluję wszystkim. A do czego mam nadzieję? Panom, do czego wyboru, zarówno tym, którzy są po raz kolejny, jak i tu panom, którzy są nowymi posłami. Oczywiście będę z innej pozycji, być może jako obywatel tego regionu obserwował tą działalność, przy czym ze swoich doświadczeń chcę powiedzieć, że te wszystkie marzenia i te zamiary, które wynikają z prowadzonej kampanii, trzeba będzie ucierać z codzienną rzeczywistością, której okaże się, na ile te wszystkie obiecanki, a dzisiaj wygrały obiecanki, bo nie dokonania. Dokonania jak gdyby przegrały, bo były kontestowane przez wszystkich, łącznie ze Zjednoczoną Lewicą. Na ile zostaną urzeczywistnione w sytuacji, w której będzie rozpoznany dopiero stan kasy i inne historie. Ja oczywiście mam świadomość tego i myśmy duże ryzyko podejmowali, robiąc koalicyjny komitet, bowiem w PiS-ie też mamy do czynienia z trzema podmiotami, ale w innym układzie, prawda? Było kandydowanie z PiS-u, a umowa. U nas niestety liderzy mieli to do siebie, że każdy miał ambicje, żeby ten znak partyjny się znalazł w tej nazwie Zjednoczonej Lewicy, co podnosiło poziom do 8%. I my dzisiaj dziękujemy tym, którzy na nas głosowali. Nie ma się na wyborców co obrażać. Partie polityczne nie istnieją od wyborów do wyborów. Nie są partiami, które bym powiedział, nie muszą wyciągać wniosków. Co będzie ze Zjednoczoną Lewicą? Ja uważam, że to jest dobry moment na to, żebyśmy zdefiniowali sprawę Lewicy, bo definiowanie tej sprawy wymaga zarówno Europa, jak i także Polska. I myślę, że przyszłość należy do tych młodych, którzy się pojawili, a było ich bardzo dużo, i tych, którzy byli konstruktorami, tych jak Barbara Nowacka, Krzysztof Gawkowski, czy bym powiedział Paulina Piechna-Więckiewicz. Czy a partia Razem? Partia Razem. No partia Razem, kiedy dojdzie do takiego samego wniosku, że tylko jedność i tylko Razem, to tak, ale nie na zasadzie tej, że partia Razem, jednym z jej, bym powiedział, z jednym wyróżników ma być antyzjednoczona lewica i to jeszcze bym powiedział z tymi inwektywami, które przekreślają nasz dorobek związany z... Ale widać, te hasła w ostatnim tygodniu się przebiły i część głosów na pewno wam odebrały. Panie redaktorze, ja chcę powiedzieć, ja byłem sam zdumiony, jaka jest siła mediów po tej debacie 8, kiedy także i nasi koledzy, bym powiedział, po tym jednym wystąpieniu przedstawiciela partii, którego się przedtem nie pokazywało, a tu się go pokazało, bym powiedział, byli zachwyceni, ale przepraszam bardzo, szanowni państwo, my podejmowaliśmy w niedzielę decyzję o naszym życiu na najbliższe 4 lata, a nie bym powiedział, wynikające z castingu i jednego najazdu kamery na twarz, nawet z najlepszym tym. Bo jak się pytałem, czy ktoś zna program polegający na 75% podatku, na likwidacji armii i na tych innych historiach, to każdy, bym powiedział, się za głowę łapał, a jednocześnie wykreowano. Bym powiedział tak, że ja nie oczywiście nie chcę powiedzieć, że z tych 3,8%, które zdobyła partia Razem, to tam jest naszego, te akurat brakujące dziesiąte czy setne, bo to by było uproszczenie. Ale należy podejrzewać, że jest. Te pół procenta. Przyjmujemy ten wynik z pokorą. Wiele sami żeśmy na niego, bym powiedział, zapracowali w układzie, bym powiedział, centralnym i w układzie także pewno i terenowym. Mogę to powiedzieć z pełną otwartością. Powiedziałem, że biorę na siebie tę odpowiedzialność tym bardziej, że wchodzimy w układ, w którym bezpośrednio po tych wyborach rozpoczynamy u nas kampanię i wiem, że to samo czeka kierownictwa partyjnego SLD, jak i naszego, a młodym życzę, żeby ten projekt, który podjęli, który, bym powiedział, wymagał
i odwagi, bo przecież działali pod jeszcze starym kierownictwem w układzie 5 czy 6 partii, żeby poprowadzili, bo w Polsce i dla młodych dzisiaj, którzy nie byli przy Zjednoczonej Lewicy, Lewica będzie, wierzę, co do tego potrzebna. To zastanówmy się, panowie, teraz, co ten wynik wyborów oznacza dalej. Widzi pan, panie pośle, dla siebie miejsce w Ministerstwie Zdrowia na przykład? Znaczy, to jest pytanie do przyszłej premier. Czy ona, gdzie ona widzi dla mnie miejsce? Czy w Sejmie, w komisji, czy w ministerstwie? A były już takie sygnały? Nie. No ja jeszcze na ten temat z nikim nie rozmawiałem i... Owszem, jestem bardzo często o to pytany. Różne środowiska medyczne też mi o to pytają, wyrażają swoje oczekiwania, ale nawet takie z dużą życzliwością. Ale prawda jest taka, że ja bynajmniej o to nie zabiegam, bo ja mam świadomość, jak to jest trudny resort. Ja wiem, co tam należy zmienić, ja wiem, jak należy to zmieniać, ale mam też świadomość, że nikt nie będzie... głaskany i podziwiany ależ za to, co będzie dobre. Panie pośle, niech pan bierze do ministerstwa. No, jeśli mamy być lepiej. Jeżeli będzie taka wola przyszłej pani premier, no to oczywiście takie zadanie... To ją o to poprosimy w takim razie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja w każdym razie podchodzę z określonym, wymagającym tego dystansem. Dla mnie ważne jest to, żebyśmy wspólnie dla regionu coś tutaj budowali. Ja uważam, że jest na to szansa, patrząc chociażby po tym, co działo się nawet w kampanii wyborczej, gdzie były deklaracje wspólnych działań na rzecz regionu i nie było takich jakichś bieżących kłótni na potrzeby kampanii. Ja widzę szansę, że my dopilnujemy budowę S5, S10. A Uniwersytet Medyczny to było coś na potrzeby kampanii, czy coś, co będziecie teraz mogli kontynuować? Zdecydowanie to było na potrzeby kampanii, co nie znaczy, że nie ma tutaj czegoś na rzeczy, nie należy myśleć o uczeniu. Ale z pana strony też? To znaczy, ja od początku mówiłem jasno. Bardzo mi się ten pomysł podoba. Znam go od wielu lat, bo od początku, jak zlikwidowano Akademię Medyczną, to uważałem, że trzeba jednak powrócić do uczelni medycznej samodzielnej w Bydgoszczy, ale od początku mówiłem jasno, bez UMK, bez Kolegium Medicum nie da się tego ustawą przeprowadzić. Pamiętajmy. Gdyby to było możliwe, to pan senator Pawłowicz czy też inni koledzy po prostu zebraliby parę podpisów i by złożyli stosowną ustawę w Sejmie. Jeżeli można, bo to jest bardzo, właśnie to jest regionalna sprawa, która może nas łączyć, mam nadzieję. Pamiętajmy o tym, że Akademia Medyczna w Bydgoszczy podjęła decyzję o włączeniu się w struktury UMK z tego powodu, że sama by nie spełniała warunków funkcjonowania wyższej uczelni zgodnie z procedurami, które są założone w ramach tego, aby taka uczelnia funkcjonowała. Nie, to nie dzisiaj, jest tak. No, byłaby Akademią Medyczną dalej, tylko nie byłaby uniwersytetem. Dokładnie tak. I teraz rzeczywiście możemy myśleć o wzmacnianiu jak gdyby szkolnictwa wyższego w ramach kształcenia kolejnych lekarzy, bo tych lekarzy też brakuje, specjalistów, więc czym więcej takich miejsc na dobrym poziomie nauczania, to dobrze, ale dogadujmy to z rektorem, z senatem uniwersytetu, ze środowiskiem medycznym, a także z wszystkimi, którzy są zaangażowani w proces budowania jak gdyby możliwości studiowania dla studentów medycyny w województwie. Natomiast nie szukajmy tego, co nas dzieli, tylko tego, co nas łączy. To dobrze by rokowało na przyszłość. Okej, ale to już jest dobry sygnał, że jest w ogóle o czym rozmawiać. Tak czy inaczej, głosowanie w Sejmie to jest ostatni element. Wcześniej należy sprawę przygotować w regionie i z pewnością będę starał się to zrobić, ale to musi być w taki sposób, że i UMK będzie świadome tych decyzji, i Kolegium Medicum będzie świadome, i będzie tutaj wokół tej sprawy rzeczywiście pewien konsensus. Tak. Oczywiście. Dobrze, panie pośle, już propozycje nazwisk kandydatów na wojewodę pan przedstawił? Jeszcze się nie zdążyłem wyspać, panie redaktorze. Ale lepiej się przespać. Chrypię tutaj cały czas. Państwu okropniej, za co przepraszam, więc spokojniej. Będzie na to również czas, będzie na to pora. Porozmawiam z Krzysztofem Ardanowskim, bo przecież to jednak wymaga pewnego konsensusu też wojewódzkiego, aczkolwiek uważam, że Bydgoszcz tutaj ma pewien priorytet i ten wojewoda powinien być z naszej części województwa. Niekoniecznie musi być meldunek bydgoski, może być meldunek na przykład tylko będzie z województwa.
Niech tylko będzie z wojewodą, dobrze, bo doświadczenia względem panie wojewody panie, mamy tutaj. Ja proponuję ogromne. Oddać Toruniowi wojewodę, a przyjąć marszałka. Ja się to z panem zgadzam. Dokładnie. I to ewentualnie tak, zaproponuję. To nie, możliwe. Tylko to póki co nie zależy, to póki co nie zależy to się od Sejmu i od... Cieszę się, ale w nowoczesną tu jest nic porozumienia. Pełne wsparcie. Przed chwilą pełne mówiliśmy, wsparcie. Że szukamy porozumienia, a widać wyraźnie z tej dyskusji, że wy szukacie zwady. Ale my tu nie znaleźliśmy się. Nie schodźmy do takiego poziomu, to nie ma sensu. Mówmy o tym, co nas łączy, wróćmy do tego sensu, bo to jest lepszy kierunek. Dobrze, panie pośle, jeszcze jedna sprawa. Narodowa Rada Rozwoju, marszałek województwa Piotr Stołbecki znalazł się w tym składzie powołanym przez prezydenta Andrzeja Dudę. To znaczy, że co, PiS ceni to, co robi marszałek z Platformy? PiS szuka różnych poglądów. PiS, pan, znaczy PiS, pan prezydent, nie PiS. Pan prezydent wziął też przecież Marka Balickiego. Też osoba o zupełnie innych poglądach na ochronę zdrowia. To jest szukanie różnych osób o różnym światopoglądzie, różnych doświadczeniach, różnych poglądach. Taka jest rola prezydenta. Ja będę musiał też, jak rozumiem pana pytanie, szukać i wskazywać kogoś, kogo warto wziąć z może z innej części naszego województwa albo z Prawa i Sprawiedliwości z naszego województwa. Zobaczymy, no tak czy inaczej, ja się cieszę, że pan prezydent szuka porozumienia ponad podziałami, ważne dla sprawy, dla Polski sprawy. Ale to dla pana osobiście to była dobra decyzja, pana zdaniem? No ja bym takiej osoby nie polecał panu prezydentowi. To nieładnie, no, ale no, panie pośle. Gdyby mnie ktoś zapytał o zdanie, to bym powiedział, że należy tutaj być bardziej ostrożnym, ale widocznie koledzy z Torunia dali dobrą rekomendację, albo też pan prezydent znał marszałka Stołbeckiego, może pan poseł. Ale to nie wzmacnia naszego regionu ta wypowiedź. Bardzo więc... ważną rzecz przypomnę. Bardzo proszę. Bardzo ważną rzecz przypomnę posłowi Latosowi, że marszałek Piotr Stołbecki zasiadał w takiej samej radzie przy prezydencie świętej pamięci Lechu Kaczyńskim, więc jak gdyby kontynuuje tego rodzaju działania. I tutaj mamy bardzo możliwe, że mamy najprostszą odpowiedź tutaj. Dziękuję. Za podpowiedź, panie pośle, być może to jest najprostsze ale ta, wytłumaczenie. Ta dyskusja pokazuje, że PSL jest potrzebne, bo kiedy narasta napięcie, to rozumiem, że my potrafimy to ale złagodzić. Ale prezydent Duda też powołał marszałka, bądźmy sprawiedliwi, Jarubasa. Tak, ale ja się wziął dwóch marszałków, jednego z partii ówcześnie rządzącej i z koalicyjnej. Prezydenta mamy jednego, jest... w związku z tym musimy jakoś szukać porozumienia. Tak. I na pewno będziemy tego robić, jak tak rozumiem rolę prezydenta, żeby właśnie tonować te nastroje. Przy tym stole podział wielokrotnie przebiegał nie według linii partyjnej, a regionalnej. To co Paweł Szramka z komitetu Kukiz 15 będzie chciał wnieść? Człowiek z Brodnicy. Będzie pan walczył o interesy Brodnicy? Oczywiście, jak najbardziej. Jest to moje rodzinne miasto. Będę chciał, jeśli będą takie możliwości, wspierać Brodnicę i cały region. Ale przede wszystkim chciałem zaznaczyć, że tu się nawiązała taka już dyskusja o stołkach i tak dalej. My jasno mówimy o tym, że nie idziemy do Sejmu po urząd, my idziemy po to, żeby służyć Polakom, bo Polsce się służy, a nie nią rządzi. O tym powinniśmy przede wszystkim pamiętać. Ale to są urzędy, które trzeba będzie powoływać w nowej sytuacji. Nie da się tak powiedzieć, a teraz niech rządzi, bym powiedział, kto? Ktoś musi, są odpowiednie procedury, są odpowiednie historie. Pan poseł zechce, by powiedział, się przygotować na to, że będzie trzeba się, bym powiedział, wiele tutaj z tymi swoimi marzeniami skonfrontować, bo nie da się po prostu na zasadzie pospolitego ruszenia rozwiązywać spraw nawet z najlepszymi chęciami. Głos doświadczenia w stronę ludzi młodych, którzy dopiero w tej chwili ale życzliwością, wchodzą do parlamentu. Ale życzliwością, z absolutną życzliwością. No tak, to będzie duża szkoła dla tych, którzy na pewno po raz pierwszy wejdą do parlamentu. Żałujecie już tej decyzji, że nie byliście partią i nie dostaniecie subwencji? Nie będzie tych pieniędzy na rozkręcenie struktur? Nie żałujemy tej decyzji, ponieważ tak jak powiedziałem, nie zależy nam na pieniądzach, a na dobru Polski. Nowoczesna, dla was to jest także... Te wybory, tak jak pan mówił, 4 miesiące temu dopiero podjęliście decyzję o tym, żeby rozkręcać działalność. To jest dobry punkt wyjścia do tego, żeby za 4 lata zrobić taki wynik, który zrobi wrażenie. Odpowiem panu inaczej. Większość osób, które się zaangażowały w Nowoczesną w Kujawsko-Pomorskim, na przykład w okręgu tutaj bydgoskim, to są osoby, które przychodziły do Nowoczesnej i mówiły: wybory parlamentarne tak, ale nas tak naprawdę interesuje region.
interesuje nas praca nad wyborami samorządowymi za 3 lata. Więc dla nas posiadanie posła tutaj w okręgu 4, a to jest zasługa wszystkich 23 kandydatów oprócz mnie, bo to oni stanowili o sile tej listy, to jest tak naprawdę pierwszy krok. My już od jutra, jak tylko się potwierdzą wyniki, dzisiaj mam nadzieję, zaczynamy wzmacniać struktury, organizować je w taki sposób formalny, bo na to nie było czasu w czasie kampanii wyborczej. My już zaczynamy się przygotowywać do kampanii samorządowej za 3 lata. To jest dla nas szalenie istotne. A co ustępujący rządzący mogliby powiedzieć tym, którzy władzę przejmą? Co jest najważniejszego dla regionu? Co zaczęliście? I nie należy tego, mówiąc wprost, psuć. Zazwyczaj mieszkańcy regionu mówią o sprawach infrastruktury i to jest temat, który bardzo często się powtarza. I wydaje mi się, że dwie rzeczy, o których poseł Latos mówił, które są już de facto, decyzje zostały podjęte o budowie drogi S5, czyli podzielenie na odcinkach, rozpisaniu przetargów. To jest bardzo ważna sprawa dla północnej części województwa kujawsko-pomorskiego, czyli budowa drogi S5, drogi szybkiego ruchu łączącej województwo kujawsko-pomorskie od granicy z województwem wielkopolskim, tuż tam obok Gniezna, aż tworząc północną obwodnicę Bydgoszczy do Nowych Mars i połączenie z autostradą. To jest chyba kluczowa sprawa, jeżeli chodzi o infrastrukturę, żeby dopilnować, by w terminie zostało to wykonane. No i sprawa budowy bardzo ważnej drogi, czyli drogi S10, drogi szybkiego ruchu łączącej Bydgoszcz z Toruniem i węzłem w Czerniewicach, czyli to, aby Toruń dostał wreszcie węzeł autostradowy z prawdziwego zdarzenia, bo do tej pory Toruń jest podłączony pod autostradę w Lubiczu i nie jest to wygodne dla mieszkańców miasta, dla turystów, osób, które przyjeżdżają, jeżeli chodzi o możliwość komunikowania się z autostradą. To są dwie ważne infrastrukturalne inwestycje. W regionie trzeba pamiętać o budowie i zakończeniu budowy obwodnicy Inowrocławia. Ta obwodnica jest budowana i łącznika, który połączy tą obwodnicę także z drogą na Bydgoszcz, o co zabiegał poseł Krzysztof Brejza, zresztą z sukcesami. I tak jak myślę, tutaj siedzący panowie zbrodnicy potwierdzą, że konieczność budowy, dokończenia budowy obwodnicy Brodnicy z tym kolejnym łącznikiem do drogi Lidzbarskiej, o czym mówi burmistrz. To jest kolejne wyzwanie. Tutaj dwóch brodniczan w Sejmie pewnie będzie wokół tej sprawy chodziło. To bardzo ważne, aby zamknąć to jeszcze kolejnym łącznikiem. Kwestia Włoszczowka jest bardzo ważna. To są dwie rzeczy, o których mówimy. Nawet są zaprojektowane. Jest inwestor, natomiast decyzja będzie należała do rządu, jeżeli chodzi o kwestię poszukiwania środków, bo to jest inwestycja za ponad 2 miliardy złotych, czyli budowa drugiego progu na rzeczywiste pod Włocławkiem. To jest zaawansowany projekt. Samorząd województwa też bardzo się w ten projekt zaangażował. Ja miałem okazję chyba, też tutaj pan miał okazję być na prezentacji tego projektu przez firmę Energa. Wszystko jest gotowe tak naprawdę. No, kwestia decyzji o poszukiwaniu środków, pewnie także finansowania z Banku Europejskiego, żeby tą inwestycję rozpocząć. No i to jest jeszcze jedna mała drobna rzecz, o której chyba powinniśmy powiedzieć. To jest kwestia rozładowania ogromnych korków, jakie mają miejsce przy autostradzie pod Włocławkiem, przy Brześciu Kujawskim, czyli budowa obwodnicy Brześcia Kujawskiego, ponieważ w weekend tam absolutnie nie można ani zjechać, ani wjechać na autostradę, więc takie infrastrukturalne rzeczy, które są niezbędne. Jeszcze jedna, panie pośle, drobna sprawa. Poseł Latos będzie to rozumiał. Wyposażenie zakładu teleradioterapii we Włocławku. Tak. Żeby te 1000 pacjentek nie przyjeżdżało codziennie, czy pacjentów do Bydgoszczy w skali roku, tylko żeby na miejscu, w sytuacji, w której podjęto tą inwestycję, inwestycja stoi, potrzeba 25 do 30 milionów na wyposażenie. Jak to zrobimy, to będą te historie, które bym powiedział, pokażą, że w regionie myślimy o tym. To jeszcze poseł Zbigniew Sosnowski, no, krótko. Wręczył mi tutaj pan poseł Tomasz Lenz. Zacznę jednak od zwiększ. Trzeba pozyskać znacznie więcej środków na budowę dróg, w tym obwodnicy dla Brodnicy i dalszej jej części. Na drugim miejscu wymienię jednak tworzenie nowych miejsc pracy. To jest bardzo istotny element, zwracałem uwagę tu na tę sprawę w czasie debaty. No i oczywiście budowa stopnia wodnego w Nieszawie, ale także budowa sieci małej retencji. Widać wyraźnie, że klimat nam się zmienia. Mamy coraz częściej do czynienia z suszą. Jeśli by się okazało, że to jest zjawisko powtarzające się, to trzeba podejmować działania w tym zakresie i to szybko, bo będziemy mieli jako region poważne problemy. Nie tylko powódź, ale także panie pośle, będzie pan pilnował tych spraw jako rządzący? Oczywiście, że będę pilnował. Mam nadzieję wsparciem tutaj parlamentarzystów z regionu, bo samemu się nic nie uda zrobić. Tutaj tych spraw pewnie jeszcze można by więcej dodać i kwestia miejsc pracy. Ja tu w pełni podzielam to stanowisko, ale właśnie poprzez budowę infrastruktury dajemy szansę na przyciągnięcie
inwestycji, nowych inwestorów i właśnie tworzenie tych miejsc pracy. Dlatego tak ważne jest właśnie na przykład dla Bydgoszczy S5. Macie na to 4 lata i duży mandat społeczny do tego, żeby to zrobić. Za które, jeżeli pan redaktor pozwoli, jeszcze raz uprzejmie dziękuję i czuję się ogromnie zobowiązany do bardzo ciężkiej pracy na rzecz regionu, tak zresztą jak myślimy wszyscy. Z pewnością. Dziękuję bardzo panowie w naszej SMS-owej sondzie. Dziś pytaliśmy państwa, czy wynik wyborów gwarantuje utworzenie stabilnego rządu. 71% osób, które wzięły udział w sondzie, twierdzi, że tak. Dziękuję bardzo. To była Polityka dla Ludzi. Kolejna za tydzień. Do zobaczenia.